Z osoby, która była no, uwikłana w ten, w, ten, w ten gangsterski świat, przeszła Pani na drugą stronę, pisze Pani książki e, i deklaruje Pani przywiązanie do zupełnie innych wartości, takich tradycyjnych, religijnych. Ostatnia książka twarzą w twarz to konfrontacja z Jarosławem S, czyli masą. Panie doktorze, pozwolę sobie e, sprostować e, tak. e, pana wypowiedź i ja nie przeszłam. E metamorfozy, jestem cały czas taka sama. Te wartości, które wyniosłam z domu, one cały czas są mi bliskie. Ja jedynie może otarłam się o ten świat i to, że te wartości cały czas miałam w sobie, pozwoliło mi przebrnąć przez piekło, jak to ja zwykle mawiam, i nie zostać diabłem. Także tak to wygląda. Ja nie byłam uwikłana przez to, że byłam żoną Andrzeja Zielińskiego, uważanego, postrzeganego jako szefa, jednego z szefów mafii Pruszkowskiej, zresztą sądzonego i skazanego wyrokiem prawomocnym za popełnione. To jednak cały czas byłam tylko żoną. Natomiast to, że. Jeszcze raz powtarzam, zostałam wierna swoim zasadom, które wyniosłam z domu. To pozwoliło mi w tej chwili robić dalej to, co zawsze robiłam, czyli być sobą i walczyć o swoje miejsce w społeczeństwie. Trochę o tym piekle pomówmy, bo jak to konkretnie wyglądało? Jak te doświadczenia wyglądały? Co się działo? Panie redaktorze, chodzi o panu o piekło? Rozumiem aresztu śledczego, tak? Też, bo no, musimy naszym słuchaczom powiedzieć, że pani też była aresztowana przez. Byłam po... tymczasowo aresztowana. Przez, tak? przez jak długi czas? Mm, przez 21 999 godzin, przez 2 lata i 6 miesięcy. 2 lata i 6 miesięcy przebywała pani w zamknięciu. Tak. Dlaczego? W izolacji. Byłam tymczasowo aresztowana, Ym, zostałam osadzona w areszcie śledczym. Od razu chcę powiedzieć, że. Nie byłam w więzieniu, czy nie byłam w zakładzie karnym. Zastosowano środek tymczasowy w postaci tymczasowego aresztowania przez prokuraturę, potem przez sąd. Długo nie był uchylany, ponieważ postawiono mi szereg zarzutów bardziej związanych może z moim mężem niż ze mną. Ale co pani zarzucano? Pamiętam to, że generalnie zarzucono mi yy, yy, no, czynny udział w tym w związku przestępczym. E, życiu, które ogólnie wszyscy e, w naszym społeczeństwie uważają za naganne. Tak. E, udział w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. To jest artykuł 258 z punkt trzeci. Natomiast no od razu chcę powiedzieć, że e, w tej chwili sąd w pierwszej instancji sąd Okręgowy w Warszawie uniewinił mi z tego zarzutu. Także są stwierdził, że nie jestem winna y, tym zarzutom postawionym mi przez prokuraturę. Kiedyś mówiono o pani, może z wielką przesadą, i to dziennikarze zwykle, jako o królowej polskiej mafii, która żyła na niezwykle wysokim poziomie. Takim, jak to wyglądało naprawdę to szampańskie życie? Panie redaktorze, jak wam słusznie zauważył, to jest przydomek, który został mi dany bardziej przez media i przez państwa. Ja absolutnie nie aspiruję do, do miana i do roli królowej. Nie mam swojego królestwa. Jak wiem, Polska jest demokratycznym państwem. I ja mogę być ewentualnie postrzegana kiedyś może jako królowa życia. Każdy powinien być królem własnego życia i decydować o tym. O własnych wyborach, to może takie ja na to patrzę. I dlaczego? Dlatego, że może postrzegana byłam, że żyłam na bardzo wysokim poziomie. Na tamten czas, na lata 90., był to poziom na pewno inny niż ogólnie, ale nie aż tak bardzo wysoki. To jest na zasadzie, mam takiej kuli śniegowej, ktoś coś powie, potem się do tego doda, i wedle takiej mojej, takiej mojej anegdoty, że. Kiedyś to tak mawiano, że rozdaje się Mercedesy na Pazu Czerwonym, Nie rozdaje nie Mercedesy, tylko kradnie rowery na takiej zasadzie, więc Plotka plotka ma taki, miała taki skutek, że urosło do Dumiano, nie wiadomo, jakiego życia, na jakim poziomie. Oczywiście byłabym hipokrytką, a nie lubię być, gdybym powiedziała, że żyłam tak, jak normalni ludzie. Nie, nie żyłam jak normalni ludzie. Natomiast chcę od razu powiedzieć, że. To nie jest tak, że żyłam, bo ja przypuszczam, że pan zada mi pytanie, za, za jakie pieniądze żyłam, bo się automatycznie na, narzuca y, samo. Nie, I powiem tak. Y, ja nie żyłam za zrabowane przez mojego męża pieniądze. A żyłam za pieniądze y, wygenerowane przez swoją pracę. Bo ja zawsze miałam y, swoją firmę, ja miałam firmę nieruchomości, jeszcze przedtem pracowałam długi okres czasu w szpitalu, ponieważ jestem wykształcenia pielęgniarką dyplomowaną. Ponad 12 lat stażu w szpitalach warszawskich, plus również staż w pogotowiu. I ja się pracy nie boję. O 6 wstawałam, siadałam w autobus i jechałam na banacha, żeby o godzinie 7 zacząć operować. Więc pracowałam i generowałam sama te pieniądze, poza tym też pochodzę z rodziny, która, która no gdzieś tam Jakieś, mój dziadek się urodził we Lwowie, gdzieś tam mieliśmy jakieś swoje jeszcze rodzinne yy, yy, zaskórniaki. Yy, także to były pieniądze yy, yy, moje, ale również pieniądze mojego męża. Z tym, że ja zawsze zadaję pytanie osobom, które, które takie pytanie mi stawiają: Czy ja nie wiedziałam, skąd mój mąż bierze pieniądze? To ja odpowiadam: czy te panie, które tankują za karty kredytowe swoich mężów. W leasing wzięty, Mercedesy i BMW. Czy one wiedzą i pytają skąd ci mężczyźni mają pieniądze? Nie przypuszczam. Na pewnym etapie związku nie pyta się swoich partnerów, skąd mają pieniądze. Jeżeli się żyje w jakimś związku, prawda? No to pieniądze są wspólne i rzadko kobiety zadają pytanie. Zresztą panie redaktorze, mnie się wydaje, że pieniądze wszystkie są brudne. Nie ma czystych pieniędzy. No, mają bardziej lub mniej mogą być brudne, ale są brudne prawie wszystkie. A teraz ja, oczywiście, że tak. No, korzystałam z tych pieniędzy mojego męża, natomiast od razu też mówię, że nie wszystkie pieniądze moje, mojego męża pochodziły z przestępstw, bo on również miał swoje firmy. Także tak, żyłam na dosyć wysokim poziomie. A jak pojawił się słynny Słowik? Jak z prostego chłopaka, który przyjechał do Warszawy naraz stał się tak znany gangster. Ojej, panie redaktorze. No, Pani to obserwowała z bliska. E, no, ja, ja nie postrzegam go i nie określam go e, mianem gangstera. To był proces. E, proszę pamiętać, że ja e, poznałam Andrzeja w latach 90., na przełomie 89-90. To był nasz pierwszy wspólny sylwester w dawnym hotelu Victoria, teraz w Sofitelu. E, i... To był proces gdzieś w pewnym momencie, mm, też poza mną. Y, działy się różne, różne rzeczy w życiu mojego męża i ja gdzieś tam w tyle byłam. Y, y, wie pan, no, jak to żona byłam zajęta y, domowymi obowiązkami, potem urodziło nam się dziecko i gdzieś to się rozmywa w pewnym momencie. Przecież y, to nie jest tak jak w filmach, bo życie pisze swoje scenariusze, że mój mąż kolokwialnie mówiąc, latał po mieście z pałą i z pistoletem i rabował i, 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 i łamał ludzi, absolutnie nie. Gdzieś to się toczyło poza mną, on wychodził do pracy, wracał po południu i, i tak to wyglądało. Ja on do swoich zajęć, no przecież państwo chyba nie wyobraźcie sobie, że ja brałam czynny udział w przestępstwach mojego męża, absolutnie nie. No. Ja każda zresztą żona nie wie, co się dzieje w życiu e, 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 mężczyzny, z którym jest w całości. Tak? I ja do końca nie wiedziałam. Ale poznała pani całą czołówkę opisywaną później przez wielu dziennikarzy jako gang pruszkowski, mafia pruszkowska. Poznała pani tych ludzi? To oczywiście, że tak. Z tym, że ja to, ja, to jest pana punkt widzenia. Jak najbardziej szanuję. No to. Nie no, dwie, gang, gangster to fajnie brzmi. Tak to dziennikarze, och, tak. tak. tak, 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 tak. Oczywiście. A jak to było naprawdę? Jak to, wyglądało to, to tak wyglądało i tak, tak najprościej tak stereotypowo określać. Tak. gang Gangster, oczywiście, związek przestępczy. Ja to bardziej to tak określam to związek o charakterze towarzyskim. To jest taka moja ocena. Na pewno, według mnie, to na tamtym etapie nie miało nic wspólnego. Z mafią, no to byli panowie, którzy w jakiś sposób na granicy prawa, oczywiście, które było tak napisane, że można było w ten sposób do niego podchodzić, korzystali z tych postkomunistycznych lat 90., tak. Wtedy się mawiało, że pieniądze leżą na ulicy i można je znaleźć, wystarczy się po prostu po nie schylić. Przecież pamięta pan ten okres, ten stadion dziesięciolecia, tam nikt nie chodził i nie sprawdzał, czy ci panowie i te, i te panie, które sprzedawały sprowadzone, sprowadzone rzeczy z Turcji, prawda, czy one na to miały kwity. To były lata, gdzie każdy zarabiał jak mógł, na granicy prawa. I tak było z, też z moim mężem, że na granicy prawa, może poza nim również, jak generował jakieś pieniądze. Oczywiście, że tak znałam tych panów, tylko ja ich postrzegałam przez pryzmat e, przyjaciół mojego męża. E, ja nie patrzyłam na nich jak na Wańkę, Parasola, e, czy Maliznę. E, ja patrzyłam na nich jak na Mirka, na Leszka e, i na Andrzeja, oczywiście nie jak na Słowika, tylko jak mojego męża. Więc, więc ta perspektywa była trochę inna i ocena również tych ludzi była inna. Ja... E, ja wyjeżdżałam z nimi na wakacje, yy, chodziłam na przyjęcia, yy, na szciny, niestety też na pogrzeby, na wesela. Yy, więc ja pamiętam tych ludzi, jak trzymali yy, swoje dzieci na rękach, jak chodzili z nimi do kościoła, na spacer. Więc mi trudno postrzegać ich przez pryzmat gangsterów. Na no to jest oczywiście, że ich znałam, bo spędzałam bardzo często z nimi czas. Ale czasami pojawiali się z bronią. No ja nie widziałam broni w ich rękach. No, więc mi jest trudno powiedzieć, czy tą broń mieli. Zresztą z tego, co pamiętam, jak byli skazywani za działalność grupy przestępczej i jako, ich, jako szefowie tej grupy, to nie wiem, czy tam w ogóle broń była udowodniona, że ona była w, tym, w, tym, w tej grupie. Natomiast ja, ja tej broni w rękach na przykład mojego męża i w rękach przyjaciół mojego męża nie widziałam. Jeszcze się boję broni. Ja lubię broń, ale boję się. A umie pani strzelać? Tak, oczywiście, że umiem. Ja swojego Gdzie czasu... pani strzelała? Widzisz, <laughs>, że pani jest dobrze poinformowana. Ja miałam broń y, sportową, miałam broń beretę. Y, y, strzelałam w klubie, y, klubie strzeleckim, y, w Legii zresztą, długi okres czasu. Potem tą broń zdałam, bo nie była mi potrzebna. Przestało mnie interesować strzelectwo i zdałam. Y, do komendy stołecznej, tam gdzie jest sekcja broni sportowej i strzeleckiej i oddałam broń. Broń była wielokrotnie sprawdzana, nie brała udziału w żadnych przestępstwach, była czysta jak łza. Nawet z tego co pamiętam wywiesiłam takie ogłoszenie, że sprzedam Beretę, bo można przecież broń swoją sprzedać, nabytą oficjalnie, również w sklepie z pozwoleniem i oddałam tą broń. Nie wiem, czy ona była komuś dalej sprzedana, natomiast oddałam, oddałam ją i mam na to pokwitowanie. Także. Masa w którymś z wywiadu stwierdził, że nazywano nas mafią, a my to byliśmy taką mafią trzepakową, bo tak naprawdę nad nami to byli dopiero ludzie ze służb, który, którzy jakoś tam nami sterowali. Tak to yy, yy, powiedział masa. A no, skoro, Jarek, powie? mhm. skoro Jarek tak twierdzi, no to on ma jakąś wiedzę na ten temat. No jak takiej wiedzy nie posiadam. Ja nie miałam do czynienia z takimi ludźmi, a jeżeli miałam do czynienia z takimi ludźmi, to chyba pan sobie nie wyobraża, żeby oni się przedstawiali z są służb, siedząc ze mną przy stole, na, na przykład pijąc kawę nawet. Myślę, że to obowiązuje takich ludzi tajemnica służbowa i przypuszczam, że kobiecie tym bardziej z takich e, e, czynności by się nie spowiadali. No i rzecz, o którą muszę zapytać, bo nasi słuchacze pewnie tego są bardzo ciekawi. Ułaskawienie Słowika. Lech Wałęsa ułaskawia Słowika. Jakie były kulisy tego zdarzenia? Panie doktorze, no chciałbym panu jak najwięcej powiedzieć, żeby, żeby zaspokoić pana ciekawość i ciekawość słuchaczy. Natomiast proszę pamiętać, że w tym okresie czasu ja byłam tylko i dopiero Narzeczoną Andrzeja. Nie byłam wtedy jeszcze żoną. Żonie się nie mówi, a tym bardziej narzeczonej. Oczywiście, że ja pamiętam ten okres czasu, kiedy Andrzej, Andrzej został łaskawiony, kiedy mi o tym powiedział, że może spokojnie już chodzić po ulicy. Ja z tego bardzo cieszyłam, bo Andrzej był łaskawiony, proszę pamiętać, jako Andrzej Banasiak. Oczywiście pseudonim Słowik, ale jako człowiek, który miał y, y, kłopoty z prawem, ale takie y, na miarę, powiedzmy, oczywiście, że, że każde każdy przekroczenie prawa nie jest, jest naganne i nie jest moralne, natomiast y, porównując z, z tym, co z zarzutami, które później miał postawione, to były zarzuty drobne, z tego co pamiętam, jakieś drobne kradzieże były i on był chyba wtedy przebywał y, y, w zakładzie karnym z wyrokiem czterech lat, więc... więc Ułaskawiając pan prezydent mojego wtedy narzeczonego przyszłego męża, no miał świadomość, że ułaskawia człowieka, który miał wyrok czterech lat pozbawienia wolności, więc ale z perspektywy czasu oczywiście to wszyscy mówią, że tego wielkiego słowika nie. To wtedy ułaskawiał przeciętnego powiedzmy człowieka, który przekroczył prawo. W czasie, kiedy, kiedy Andrzej Z. Słowik ukrywał się, ukazała się książka uh -huh. przypisywana jego autorstwu, skarżyłem się, to, się grobowi. grobowi. Jak, jakie były kulisy powstania tej książki? Czy, czy to, co tam pisał, to było prawdą? Panie redaktorze, to była książka, którą, którą on napisał i która, która trafiła rzeczywiście... Na półki w księgarniach w całej Polsce, ale bardzo szybko ona została. Ktoś, ja nie pamiętam, to w tej chwili się nie sięga pamięci, ale szczerze mówię, że nie pamiętam, jak to się stało, że ona bardzo szybko została wycofana. Ona krąży w tej chwili w obiegu, nawet z tego co wiem, ale poza moją świadomością w ogóle, kto ją rozprowadza, kto ją mm, drukuje. Zresztą bez praw autorskich do tej książki i tak, czy było prawdą. To ja myślę, że Andrzej jakoś tam wiedzę swoją, którą miał, przekazał. ale nie była dobra, ja jej nie oceniam. No to były takie pierwsze książki. Pierwsze koty za płoty wtedy się jeszcze nie pisało. Teraz jest taka moda pisania, pamiętników. No tak, bo swo swoją książkę opublikował Chińczyk, czyli meringę. Oj, Boże, kochany trem, tak. tak. Masa opublikował kilka, z górskim pani opublikowała już dwie, tak? królowa tak. mafii i twarzą w twarz. Tak. Ja wiem, czego pan to są. To, to są... jest najnowsza. I o tym wszystkim y y po przerwie będziemy rozmawiać. Porozmawiamy także o tym, jak dziś żyje. Monika Banasiak, już ex żona Słowika. Tak, ex. I o kilku jeszcze innych ciekawych rzeczach, a teraz posłuchajmy zespołu Liube. Może to się wpisze w taką e e poetykę. No i tyle zespołu Liube, a my wracamy do rozmowy z panią Moniką Banasiak. Ciągle będziemy mówić z byłą żoną Słowika, ale to chyba nie bardzo pani się podoba. Była żona, czy By, była żona słowika? Była żona Słowika. Jedno i drugie mi się nie podoba, szczerze. Rozstaliście się. E, e, rozstaliśmy się, tak. Rozstaliśmy się e, z niełatwych i różnych powodów, panie redaktorze. Jak wszystko w, w życiu nie jest e, takie, jak się wydaje, tak i to nie jest takie, jak się wydaje, oczywiste, że zostawiła e, e, kobieta, mężczyznę, Monika, Słowika, w śledczy, śledczym, znaczy w zakładzie karnym. Tak, to jest takie trochę niemoralne. Z zasady się nie robi takich rzeczy. Ja też tego nie powinnam zrobić. Ale nie zawsze wybory prawidłowe są łatwe, o tak powiem. Na ogół są trudne. Ja musiałam wybrać pomiędzy złem i y, jeszcze gorszym, o tak powiem. Mhm. Tak. Bo y, Słowik znów poszedł y, do aresztu. Tym y, no, razem tak. za przestępstwa gospodarcze. gospodarcze. Duży chłopiec, jego życie, jego wybory, natomiast y, jest nieodpowiedzialny, dlatego, że y, powinien mieć świadomość, że ma syna, y, który na niego patrzy. To tak bym to pokrótce powiedziała. Ile tak. syn ma lat? Panie doktorze, jeżeli pan pozwoli, to Aha. to bym prosiła... To nie, by, nie poruszam tego nie Dobrze. Tego, tak, Dziękuję bardzo. Dobrze. No on znowu, tym razem zajęli się przestępstwami wato, na wac tak? Mhm. Tak, tak? Tak, tak, tak. Do mnie doszły takie słuchy. Bo tam też y, kilku innych y, członków byłej grupy mhm. z Pruszkowa zostało aresztowanych? Wiedza moja jest chyba podobna jak do wiedzy Pana, bo ja nie mam kontaktu z moim mężem całkowicie. E, został zerwany tam sporadycznie, go widziałam może dwa, trzy razy. E, będąc w areszcie potem raz, może dwa poza aresztem. Zresztą nieprzyjemnie wspominam te spotkania. Nie, mam, nie, mam, nie mamy ze sobą dobrego kontaktu Delikatnie mówiąc, nie chcę być niegrzeczna i tutaj używać innych no. słów, więc słuchacie nas państwo i. Nieciekawe. Pani po prostu poszła w inną stronę, związała się pani z innym człowiekiem i już. To już znaczy, teraz inaczej pani żyje tak? To znaczy, to znaczy jestem aktualnie singielką pani no tak. <laughs> Proszę tak, proszę sobie wyobrazić, że nie mam żadnego partnera i zastanawiam się na tym, czy w ogóle kiedykolwiek jeszcze z kimś będę, bo yy, zostałam zraniona w jakiś sposób przez mężczyzn, z którymi yy, byłam. Miałam tą wątpliwą przyjemność być, o tak powiem. Yy, myślę, że... Czym że... pani się, się teraz zajmuje? Mówiąc brutalnie, z czego pani żyje? Oj Boże, kochana, jakie pytanie padło. Panie redaktorze, no żyję z pracy. Yy, <laughs> rąk. Yy, tak, dosłownie. Yy, jak pan wie, napisałam a po wyjściu z resztu śledczego wyszłam, szczerze mówiąc, panie redaktorze, yy, tak kolokwialnie pod most, ponieważ wyszłam do dwóch starych rodziców umierającego taty, który umarł miesiąc po tym, jak byłam już na wolności, do zadłużonego mieszkania. Mojej mamy i w pustkę na zgliszcze mojego dawnego życia, pozbawiona środków do tego życia, jakichkolwiek. Już nie będę tutaj zgłębiała, bo to są nasze, mimo wszystko, nasze sprawy prywatne z moim mężem, ale zostałam na ze wszystkiego, co miałam wspólnego i mojego, i zostałam postawiona przed faktem, że muszę zacząć fizycznie pracować. I tak, zaczęłam, zaczęłam, przyznam się, bo to żadna praca nie hańbi, nie kradłam, pracowałam, sprzątałam mieszkania za 15 złotych na godzinę i dopóki mi nie złamałam ręki paskudnie z przemieszczeniem i to mi uniemożliwiło dalszą pracę, pomyślałam sobie, że Yy, już człowiek nie ma nic. Taki mój ulubiony aktor świętej pamięci Cholubek mawiał, że jak krzek nie ma nic, to jedyne co mu pozostaje to on sam. Jeżeli ma w sobie jakiś potencjał, to wtedy może sięgnąć tam głęboko i może ze sobą coś jeszcze zrobić. Myślałam sobie, że nie zostało mi nic innego, jak może opisać to wszystko, co się zdarzyło w życiu. Yy, I nie ukrywam, tak jak już wspomniałam, nie jestem hipokrytką, że zrobiłam to. Tą książkę napisałam z dwóch powodów. Pierwszy podstawowy, to był brak pieniędzy, to był brak pieniędzy, a drugi uważam, że było moralne prawo. przedstawić wszystkim swój punkt widzenia, swoją prawdę i dać możliwość wyboru, bo wolność to przecież możliwość wyboru, tak? I potem napisałam tą książkę z tych pieniążków, które uzyskałam. Które rozliczyłam, zapłaciłam podatek od wzbogacenia. Wynajęłam sobie pomieszczenie, w którym założyłam sobie firmę. Salon medycyny estetycznej, stylizacji rzęs. I do tej pory już dwa lata funkcjonuje, i sobie z tego raz gorzej, raz lepiej żyje. Przy okazji jeszcze. Oczywiście mam taką nadzieję z tantiemów książek, które, y, które napisałam, bo jeszcze na razie złotówki z tego nie mam, dopiero w przyszłości wie pan, bo to pisanie książki nie jest, wbrew pozorom, wbrew pozorom y, 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 nie przekłada się na, na ilość pieniędzy w portfelu tak znacząco. Także w tej chwili, na dzień dzisiejszy, y, tak wygląda moje życie. A przyznam się szczerze, że na początku, y, y, przez rok czasu, y, mieszkałam, w tym salonie, który wynajmowałam, podnajmowałam to pomieszczenie. Sobie zrobiłam taki mały pokoik, ponieważ no, nie było mi stać wtedy na wynajęcie mieszkania. Więc przez rok czasu, niedawno, stosunkowo niedawno sobie wynajęłam mieszkanie, w którym mieszkam. 34 tam 4 metry, taki, taką malutką kawalerkę. I sobie tam y, mieszkam blisko salonu. Y, I od roku czasu mam prysznicy pralkę, a przez rok czasu myłam się. W miednicy chodziłam na, na siłownię i tam korzystam z prysznica, a koleżanki prały moje rzeczy. Także tak wygląda rzecz, tak rzeczywistość. Tak wygląda y, prawdziwe życie królowej mafii, jak to dziennikarze. Tak, Moniki a, Banasiak określają. Tak jest. Y, prozaiczne to. Bardzo. No, zwykłe, normalne. Y, prawdziwe. Odarte y, ze złudzeń y, i z tego, co, y, o czym wszyscy piszą i o czym mówią. Taka jest Monika Banasiak. Proszę Państwa. Czy, czy poznała Pani w życiu takich przestępców, których się Pani obawiała? Nie byłam w takich sytuacjach. W takich sytuacjach nie generowałam takich sytuacji swoim postępowaniem. I też nie byłam stawiana przez mojego męża, który myślę, że chciał mnie chronić. Jak każdy mężczyzna, który kocha kobietę. Bo ja zakładałam i zakładam dalej, że Andrzej w jakiś sposób mnie kochał kochał, bo potem jego postępowanie bardzo naganne było i nie przypuszczam, że człowiek, który kocha kobietę, był w stanie robić to, co on mi robił potem. No tak, bo właściwie nie chciałbym wchodzić w takie głębokie, rodzinne historie. Chcę zapytać o to, jak pani dzisiaj ży wiedzie życie, bo oprócz tego, że prowadzi pani ten zakład, to także jeździ Pani na różne spotkania. Jak to wygląda teraz? Jaki jest odbiór tego, co Pani robi przez czytelników? Bardzo pozytywny, panie redaktorze, dziękuję za pytanie, bo to tak uściśli to czym się w ogóle zajmuję, z tym, że to, czym się zajmuje jakby drugoplanowo, na razie mi pieniążków nie generuje. Tak, ja biorę udział w różnych akcjach charytatywnych, w balach charytatywnych, teraz, za chwilę zresztą, pod koniec tego tygodnia jadę do Trójmiasta i tam jest organizowany taki bal na rzecz hospicjum dla dzieci i dla dorosłych. Biorę udział w aukcjach, moje, moje książki biorą udział w akcjach internetowych na rzecz chorych dzieci. Mam podpisaną umowę z moimi wydawcami, z Pruszyńskim, który wydał książkę Twarzą w twarz i z Rebisem, który wydał książkę krowa Mafii. I jestem zobligowana do tego, żeby działać promocyjnie w zakresie sprzedaży książki, więc jeżdżę po po, y, 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 po takich miejscach jak Empiki. Oczywiście są to miejsca uprzednio zorganizowane, te spotkania są przez, przez wydawnictwa. Y, I spotykam się z czytelnikami, i nie ukrywam, z wielką satysfakcją muszę stwierdzić, że dosyć licznie przybywają. Mężczyźni czy kobiety? <laughs> Różnie, panie redaktorze, i, i mieszane towarzystwo jest, i nie wiem, kogo jest więcej. Pytania są trudne, skomplikowane, takie jak pani tutaj stawia. Daję sobie radę, i są trzecie książki. Nie wykluczam, że może będzie trzecia książka. Jakaś sztuka podobno teatralna ma powstać, tak? Tak, panie redaktorze, wszystko pan wie o mnie. Przygotowuje się. Doskonale. Profesjonalnie, jak zawsze. E, powiem tak. E, ktoś mi zaproponował ta z Wrocławia, taką monodramę. E, jest to ogromne wyzwanie dla mnie. Cieszę się strasznie, bo lubię wyzwania. Lubię walczyć. Już powiedziałam, genetycznie mam to gdzieś zachodowane. E, I będzie to monodrama. Monodrama i, i jeszcze film też się Panią zainteresował, tak? Co też. E, nawet e, Powiedzmy tak, nie mogę powiedzieć, która stacja, bo też podpisałam, że nie powiem. Nawet ktoś jeszcze, że tak powiem, kto, kto prywatnie chce zrobić również film. Taką propozycję mi zgłosił. Także tak, dwa filmy, sztuka, dwie książki, salon. I tak, no. I tak żyje Monika Banasiak, tak nazywana Królową Polskiej Mafii. Żyje tak jak zwykła. Kobieta. I ciekawe, czy Państwa ta rozmowa rozczarowała, czy zainteresowała. Trochę złamaliśmy konwencję Radia Wnet i poszerzyliśmy krąg naszych gości. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Monika Banasiak, autorka książki Twarzą w twarz. Rozmowa z Jarosławem Sokołowskim. Współautorem jest Artur Górski. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Bardzo dziękuję. A my w takim razie na koniec jeszcze posłuchajmy Grigoria Lepsa.